Siemaneczko, a my dalej z kontynuacją ostrych lub pikantnych sals. Staram się omijać burzę, która gdzieś tutaj jest nade mną. Ze mną fryteczki, trochę zimna, ale są takie nagrywania, baba ciepła. Ze mną Ghost Scream, krzyk ducha, czyli garlic pasta. Dystrybutor Hot Heads. Oczywiście pasta od papieża ostrości. Opis jest dość spory. Umieszczę go gdzieś w skrócie w zdjęciach. Na pewno nadaje się do mięsa, kurczaka, ryby, do makaronów, ryżu, pizzy, kanapek. I chyba tak naprawdę do wszystkiego, jak już to wszystko wymieniłem. No, w wcześniejszym teście nawet chyba nic nie powiedziałem o zapachu, więc teraz bardziej na spokojnie. Bardzo ładnie pachnie. Kurczę, jestem zadowolony z zapachu. Jest taki... na pewno przyjemny, tylko czosnek moim zdaniem dominuje od razu wszystkie te przyprawy inne. Zakręcę, spróbuję sobie jeszcze doczytać, co ja tutaj ominąłem. Roasted czerwone jalapeno, to więc to nie będzie mocne. Ten sos w ogóle dostał bardzo dużo nagród, jakichś tytułów, tak a propos. Widziałem go jeszcze jakiś czas temu na Amazonie, ale pewnie będzie ciężko. Świeży czosnek się tutaj pojawia w składzie, jak najbardziej. Sól i naturalny smak tego sosu, no chciałbym ocenić w momencie, jak go spróbuję. Jest taki trochę chaos, bo zastanawiam się nad kilkoma rzeczami. Ale co? Frytki frytkami. Widziałem, jak sobie goście to jedli. Akurat same słoiki bardziej kojarzą mi się z jakimś takim naprawdę jedzeniem i, nie wiem, maczaniem w tych frytkach. Ale dosłownie chyba na raz. Z opisu było tam napisane, że to jest taki, żeby się nie pomylić, azjatycki sambal. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Nałożę, podejdę. O, to jest taki. Coś kapnęło. Tak wygląda. Au. Ocet. Przede wszystkim też czuję ocet tutaj. To jest znaczące, jest. Przypomina sambal. I powiem wam, że ostrością to w ogóle nie grzeszy, ale smakiem. Jak ktoś lubi octowe i czosnek, lekką pikanterię, to spoko. Ale jak na przykład jadłem wcześniejsze salsy, nie były aż tak octowe. A przy tym produkcie, tak na serio, jak myślę, że miałbym całą łyżkę soli wlać w siebie, to chyba to nie jest rozsądne. Wolę bardziej już ostrość i 6,4 miliona w sosie. No co? Można siedzieć, jeść. Bardzo octowy. Czuć te inne przyprawy, ale delikatna tylko pikanteria się pojawia na języku. Mógłbym tak maczać te frytki aż do końca. Dobrze, że jestem w ogóle w Sosnowcu na Sielcu. Tu jest jakaś wyspa. Frytki jak zamówiłem. Sól dostałem osobno, więc tym razem po prostu bardzo dobrze. Bo jak frytki byłyby słone, a ja
Jadłbym jeszcze ten sosik. Ten azjatycki sambal. To byłoby to ciężkie. Malutka osoś na języku się pojawia. Mam nadzieję, że mnie widać. Bo robi się trochę ciemniej. Moglibyście powiedzieć, że wymiękłem łyżki octu. Ale tak na serio. Ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle. Zrobię to tak. Spróbuję sobie naleźć troszeczkę mniejsze łyżki. Wydaje mi się, że mnie bardzo skrzywi. Nie chcę ładować całej ze względu tylko na ocet. O. Myślę, że taka łyżka wystarczy. Nie będzie taka typowo czubata. Pokażę ją za chwilę. Widać na pewno nie przemielone papryki. Jest tam jalapeno. Więc... nawet ostrość jest na języku. Kasza. Tak się prezentuje łyżeczka. No tam, gdzie są zmielone papryki i pestki, to jest taka konsystencja bardziej stała. Reszta trochę pływa po bokach. Znaczy ten ocet moim zdaniem. No sobie to łyk... no przyjmę tą łyżkę, ale ona raczej mnie skrzywi, nie? Kurczę, jestem w szoku. Przy dużej ilości łyżki ten czosnek po prostu dominuje wszystko. Nawet ta sól nie jest aż taka męcząca, nieodczuwalna. Jest to dość dobre. I słodycz się jakaś mała pojawiła. Aż to było naprawdę zaskakujące, że niemożliwe. Że tam jakaś słodycz była. Jestem w szoku. Przegryzę jeszcze fryteczką. Ale myślę, że tego typu produkt bardzo szybko, w dużej ilości, jeżeli bym sobie walnął jakąś całą łychę z sobą, albo nie daj Boże więcej tutaj nawalił tego sosu, a potem jeszcze łyżkę, to myślę, że o tej soli osoby mi się po prostu na żołądku odezwało i nic więcej. Sól mam w ustach, nie muszę solić frytek. Ale w smaku lepsze niż sambal. Moim zdaniem jest lepsze niż sambal. Albo może po prostu za często go jadłem. Fajnie tutaj czuć akurat też te jalapeno, tą wędzonkę tutaj w tym. Jakby to powiedzieć. Przecież sosie. No, frytki teraz wchodzą bardzo dobrze. Czyli jakby były doprawione. Konsystencja tych nasion, tych przypraw, wszystko jest takie... Czuję się, że chce się to w miarę jeść, nie? Że siedząc można byłoby to jeść. Nie jest oleiste typowo, a miałem kiedyś taką okazję testować od papieża oleiste takie przyprawy. Oprócz oleju to tam chyba nic nie było. A tutaj całkiem pozytywnie, nie dziwię się, że dostał parę nagród. Chociaż nawet nie wiem, czy powiedziałem, skąd ten sos jest. 3 razy X hot. No i tutaj jest z Kalifornii tak a propos. Tak to jest, jak nie uczysz się regułek na pamięć. No ale to jest dosłownie zalecane do wszystkiego. No a tego Ghosta to nie ma aż tak tutaj dużo, bo jest dość przyjemny i da się go jeść. Trochę wciąga, ale jest dość smaczny. Nic. Dobra, jeszcze tu taka soczysta fryteczka. Czosnek dominacja. Bardzo przyjemne. Dobry sos. Nie wiem jak z dostępnością. Jakbyście mieli okazję, jak ktoś lubi trochę ocet, kwasek i czosnek, to idealne połączenie. Mała łyżeczka była, może trochę większa niż mała. My się widzimy następnym razem, a ja postaram się może jeszcze coś nagrać.
bo dzisiaj jest taki zalatany dzień. Więc łapka w górę dla zasięgu i widzimy się następnym razem. Pa!